Poznajecie tego pana? To jest Krzysztof z kanału Catch and Relax. I z racji tego, że miał być u niego film, ale powiedział, że usunie mojego jedynego konia, którego złowiłem, żeby było 4 0, a nie 4-1. To ty też mnie usuniesz z filmu. Też usunę? Oraz nagrywam specjalny odcinek u siebie na kanale, żeby nie przekłamywać rzeczywistości. Tak, musi być weryfikacja. Siema, witajcie na FIFA & Wędka w kolejnym filmie w takim razie. Dzisiaj z Dawidem na jego wodach, zwycięzca IMKW 2019. Większość z was wie, o co chodzi. Dawid jako ten właśnie wygrywający kanał, z racji tego, że prowadzi ten kanał tak jak prowadzi, czyli pozytywnie, mega fajnie. Są ryby, jest klimat, jest świetny montaż. Są fajne wody z tego co widać, można połowić rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem te 400 km z Poznania. Dzisiaj co prawda czeka mnie podróż w drugą stronę, ale zanim to nastąpi, to jeszcze najpierw tu, później tam, zobaczycie zresztą wszystko. Pozdrawiam, zostawcie łapeczkę koniecznie Dawidowi, a drugi z tych filmów do zobaczenia na moim kanale również. Tak, zapraszamy serdecznie do Catch and Relax, bo właśnie tam będzie jeszcze wypad w sumie tego samego dnia, tylko z innej perspektywy. I więcej ryb. I więcej ryb, bo Krzysiek ma 4 ryby, a ja mam jedną. Ale słuchajcie, dajcie łapkę w górę, może złowię drugą. Wiadomo, mamy, że... Mamy 5. Sorry, że ci się wcinam. W sumie mamy 5, a łowimy razem i o to chodzi przede wszystkim. A wieczorem, nie wiem jaki masz plan, ale gdzieś tam mamy jeszcze skoczyć. Tak, skoczymy na grube ryby. Póki co jest 4-1. Taki wynik, a nie inny. A poza tym to możesz się wcinać, no bo po to przyjechałeś, żeby dzisiaj się wcinać. Dobra. Tutaj połowimy na pewno. Tak. Na pewno to pomontujesz też, nie? Jakoś. Tak, żebyś nie wyszedł, że na starego 50 kawalera. Żenującego z Greda. Nie. Natomiast rzeczywiście mega dzień, mega miło. Być może dasz się namówić na to i odwiedzisz mnie z kolei za jakiś czas na moich wodach. Ja też się tutaj serdecznie zapraszam i zobaczymy, co da się zrobić. No tam jest tych ryb mniej, jak to widać po moich filmach, ale są. Ale są. Na pewno wpadniemy do Krzyśka, a teraz już po prostu zabieramy się za łowienie, bo ten wstęp mógł wyjść rzeczywiście przydługi. Aczkolwiek dwóch takich ciekawych youtuberów jak się spotka, to nie może być nudno. Nie może. Dobra, łapiemy ryby, a nie ma co rozkminiać dalej. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Do Poznania, 425 km, 500 metrów. No, każdym krokiem jest to bliżej. Jest! Coś dużego. No. Nie taki duży, szczupak. Z patykiem idzie. Ty teraz będziesz żałował, że nie wziąłem... podbierak. Teraz będziesz żałował, że nie wziąłem podbieraka. To maluszek akurat. Złapałem. No to zabierz miał akurat wiarygodnie, nie? O, jest! Jeszcze jedna i... Się pan Dawid zawziął! Pan Dawid goni! Jest! I tak mamy remis. A było 4-0. I Krzysiu poszedł. A ja mam o konia. Cześć. O, czy to nie pan Krzysztof Cisek z kanału Catch and Relax? O. Siema, tak. Tak? Mogę autograf, panie Krzyśku? A to ty, Dawid? A kto to jest Dawid? A no rzeczywiście. Spływaj mi stąd, młody. Podobnie, bo łowię tutaj. A przepraszam, panie Dawidzie. Już spływam. Spadam na swoje poznańskie rewiry. Tak więc, teraz łowiliśmy akurat sandacze, ale nic z tego nie nagrywałem, bo nic się po prostu... Nie, no przepraszam. Krzysiek złowił piątą rybę, czyli wynik 5-5. Nie sandacza, wjechał szczupak jeszcze tutaj z tej wody. Także bardzo udany dzień, bardzo fajny przyjazd do Dawida. Cieszę się, że w końcu tutaj trafiłem. Opłacało się przejechać te
400 km praktycznie, teraz 400 w drugą stronę mnie czeka, ale dzień naprawdę udany i 10 ryb w sumie, plus te, które gdzieś tam strzelały w przynętę, tak, obcinały. Tam były. Tutaj też miałeś obcinkę przynęty na przykład, nie? Tak, także coś tam się działo. Coś się działo. U mnie tak na lajcie ta wyprawa, ta relacja, ale u Krzyśka naprawdę zrobiliśmy to z rozmachem, wydaje mi się, także zachęcam do obejrzenia tego filmu. Jeszcze go nie ma, bo ja swój wstawię wcześniej. Krzysiek za jakieś, nie wiem. Zbijajcie do Dawida, chociaż już u niego jesteście. No właśnie, mama dzwoni, to przesuniemy, zaraz oddzwonimy. A tymczasem, no życzymy szerokiej drogi Krzyśkowi. Dzięki wielkie. Wpadajcie do niego na kanał, zostawiajcie suby. Co prawda dużo nas nie jest, ale na pewno ktoś tam z moich widzów nie oglądał Krzyśka. A ktoś z widzów Krzyśka na pewno mnie. Tak więc też dzięki. Takie współprace są pożądane. Za odwiedziny u Dawida na kanale. Jeżeli już jesteście, to zostawcie Dawidowi łapeczkę. Oczywiście zresztą i tak pewnie byście to zrobili, bo... warto, bo warto oglądać te filmy i są całkiem spoko. Jeżeli ktoś jest nowy u niego, wbijajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, dostaniecie powiadomienia o kolejnych filmach, jak Dawid je zamieści. Tymczasem to już wszystko. Dzięki wielkie za odwiedziny, za to, że oglądaliście nasze rejki tutaj łowiące. A trochę się wydarzyło mimo wszystko. Dzięki wielkie jeszcze raz. A wydarzy się jeszcze więcej, bo to nie jest nasza pierwsza wyprawa, to nasza jest, ale nie ostatnia. Nie zdradzaj wszystkich szczegółów. Jeszcze jest taka. No mów. A, bo ty jeszcze tutaj sięgasz po trofeum. Trofeum wędkarskie i nie tylko wędkarskie, to jest podsumowanie w sumie całej twórczości Dawida, którą ja doceniłem, i zwycięzca, i MKW pierwszej edycji, która się odbyła. Także historyczne zwycięstwo pierwszej edycji i MKW należy do Dawida Fifenwędka. I kolejne edycje już w tym roku i w kolejnych. Jeszcze raz dzięki wielkie. Nie przedłużamy, pozdrawiamy. Jeżeli wybieracie się również na ryby, to... Połamania, kija! Mówiłeś o tym, to weźcie mugę ze sobą, tak. Bo gryzą. Połamania wędek nad wodą. Trzymajcie się, na razie, hej. Krzysiu się już z wami pożegnał, ja jeszcze tylko powiem, że jeśli macie jakiś swój mały kanał wędkarski, to z przyjemnością mogę was zaprosić do tego, żeby wziąć udział w IMKW, czyli takim projekcie właśnie, który mu się udało w 2019 roku zwyciężyć. Zgłaszajcie się, będziecie mieć szansę na szybszy rozwój, szybszą mobilizację. Au. A Krzychu rusza w daleką podróż, nie przeszkadzamy mu już więcej, niech wypoczywa. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Sayonara. Kurde, ale się będzie ładna ryba. No, na pewno. Nagrywa się. O kurna. Żeby tylko szczupak być. No. Żeby nie przegryć. No. Na mandule. Bez brania żadnego. Za koniuszek jest. Nie przegryzie, mam nadzieję. Ale się ten. Nie daj mu wejść, bo jak wejdzie, to będzie ciężko. Nie. Kurna. Ole. Dawaj podbieraj, bo jest za koniuszek sam. Nie mam podbieraka. Dawaj łapą. Za karczyka. Aj, kurwa. Dobra. Uważaj, bo jest lekko zapięty. Dobra, raz się żyje. Nie za żyłkę, nie łap za żyłkę. Dobra. Dawaj go tak, dawaj go wyciągnąć. Wraca. Dobra. Wypruł jakby, nie wiem co. Jakby na księżyc leciał.